Strzeżcie się ducha Izabel, artykuł napisany przez Vasule Rydén w grudniu 2004 roku w tłumaczeniu wydawnictwa Vox Domini. Jednym z powodów, dla którego Bóg stworzył człowieka, było udowodnienie szatanowi, że w jego naturze nie była tylko chęć komunikowania o swojej chwale istotom stworzonym, ale również to, że może je ubóstwić, uczynić na podobieństwo Najwyższego, lepiąc ich jedynie z prochu ziemi. Te stworzenia miały wyrosnąć z mulistej, łatwo psującej się materii i zostać wyniesione do najwyższych wyżyn boskości, stając się bogami przez uczestnictwo. Dlatego człowiek w swoim odnowionym i uświęconym stanie stoi ponad szeregiem nawet aniołów. W prawosławnym kulcie nasza błogosławiona matka jest zwana słodyczą aniołów, wyższą niż niebiosa i bardziej czcigodną niż cherubin i mu niezrównaną, bardziej chwalebną niż serafin. Ale nasz wróg, szatan, od momentu, jak tylko Bóg nas stworzył, był przeciwko nam. Zazdrosny o to, że Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, nigdy nie przestawał używać swej wolności, by wystawić człowieka na próbę i kusić go, by upadł. Dzisiaj świat nie wierzy w istnienie szatana jako złego ducha, czy nawet w jakiegokolwiek innego złego ducha, ani nie wierzy w inne siły ciemności, które nękają Boże stworzenie. Zaakceptowanie tego, że złe duchy istnieją, jest wygraniem części duchowej bitwy. Ale Jezus ostrzegł nas, że w naszych dniach ostatnią sztuczką szatana jest sprawić, by ludzie wierzyli, że on nie istnieje, ani że nie ma takiego miejsca jak piekło. Obecnie wielu chrześcijan jest nieświadomych Jego obecności, ani obecności innych złych duchów w fizycznym aspekcie rzeczy, ani też w duchowym sensie oraz efektów, jakie te złe duchy mogą na nas wywrzeć. W ten sposób, przez odrzucenie tej rzeczywistości, dajemy szatanowi i innym upadłym aniołom sposobność do korzystania ze swej wolności, do przemieszczania się i działania bez bycia zdemaskowanym i bez potrzeby ukrywania się. Szatan nie jest po prostu formą zła, albo jakąś energią, albo ideą, ale prawdziwą osobowością z inteligencją. Z nim są całe hordy złych duchów, które w tej samej bitwie są przeciwko Królestwu Boga takich duchów, że gdyby były widzialne fizycznymi oczami, zaczerniłyby słońce. Wiemy i nauczyliśmy się, że złe duchy nigdy nie są zadowolone z krążenia nad mokradłami czy otwartymi przestrzeniami, ale zawsze szukają możliwości, by się zagnieździć w ciele lub duszy. Krążą w poszukiwaniu wejść i możliwości, by się umiejscowić w duszach. Najwyraźniej demony nigdy nie są pod wrażeniem, gdy są egzorcyzmowane przez osoby nieśmiałe i zniewieściałe. Być może dlatego znajdujemy w prawosławnej tradycji praktykę dosłownie wyrzucania złych duchów i plucia na nie. W rycie chrzcielnym osoba, która chrzci, jest proszona o wyrzucenie i splunięcie na szatana 3 razy. Prawosławny ksiądz powiedział o tym: jak godne pożałowania jest to, że pewni kapłani przestali praktykować ten zwyczaj, uważając go za wulgarny i wstrętny. Och, gdyby tylko zdali sobie sprawę, jaką przysługę czynią szatanowi. On z pewnością lubi osoby o takich cechach grzeczności i wyrafinowania i docenia ich współpracę. Grecko-prawosławny ksiądz powiedział: Kościół prawosławny oczywiście ma bardzo jasną świadomość rzeczywistości zła jako niewidzialnej osobowości, która nie tylko szuka, by przejąć duszę i ciała człowieka, ale też mieszka w materialnych rzeczach jak domy, pewne pokoje, powietrze i woda.
Zanim osoba zostanie zanurzona w ścielnej wodzie, woda jest najpierw zawsze egzorcyzmowana, by mogła być uwolniona od demonicznych sił. Na przykład ksiądz modli się do Boga. Wszystkie niewidzialne zjawy powietrza, oddalcie się od nas i niech demon ciemności nie skrywa się w tej wodzie, ani nie pozwól, błagamy Ciebie, o Panie, stąpić przez tego, który jest teraz chrzczony. Jakiemukolwiek złemu duchowi, który przynosi wadliwy rozum i zamęt myśli. Potem dmucha 3 razy w wodę w sposób tworzący krzyż i zaznaczając go swoją ręką, którą krzyżuje 3 razy, mówi: przez znak świętego krzyża niech wszystkie siły przeciwnika zostaną wstrząśnięte. Wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy, że może być nosicielami złego ducha lub kilku. Wielu nawet nie wyobraża sobie, że fizyczna czy psychologiczna choroba, na którą cierpią, może być spowodowana przez złe duchy, które uczyniły sobie w nich mieszkanie. Wiele emocjonalnych zaburzeń, nerwic, załamań, bezpodstawnych płaczów, niepokoi, migrenowych bóli, głowy, astm, alergii i innych psychosomatycznych dolegliwości bardzo często są spowodowane przez demona, który zamieszkał w duszy i ciele danej osoby. W naszych dniach, gdy się komuś to zasugeruje, to ten zacznie się śmiać na pogląd, że ma w sobie złego ducha, albo po prostu pomyśli, że Twoje myślenie jest średniowieczne, przestarzałe albo zabobonne. Zostawianie takiego demona, czy nawet ignorowanie go, spowoduje większą szkodę jako, że będzie to zaproszenie dla tego złego ducha, by pozostać w nas na stałe. W tym artykule powinnam się głównie skupić na jednym duchu, który jest bardzo powszechny w kręgach religijnych, ale także w biurach, rodzinach i kręgach przyjaciół. Można go bardzo szybko zdemaskować. Znając jego zachowanie, jest ono produktem ciała, które otwiera drzwi złemu duchowi. To zachowanie, które działa przez osobę, by kontrolować poprzez używanie taktyk manipulacyjnych, władczych i zastraszających. Kiedy znajduje się w kościele, to po to, by zakłócać powiew Ducha Świętego. Zły nienawidzi proroczego powiewu Boga, ponieważ prorocka posługa wymaga okazania skruchy i odrzuca złego bez żadnych kompromisów. Prorok zawsze mówi przeciwko Izabel. Po tym prorockie słowa przychodzą z kreatywną siłą, które czynią wroga bezradnym. Tak wiele znaczenia jest w fakcie, że Izabel chciała zabić Eliasza. Duch Izabel nienawidzi proroczego bezkompromisowego głosu. On nie może wypełnić swojego planu, gdy w pobliżu jest prorok. Jakkolwiek tutaj nie powinnam tak dużo mówić o królowej Izabel, poślubionej królowie Ahab, od której ma on swoje imię, ponieważ każdy może przeczytać Pismo Święte i znaleźć tam ich historię. Ja tylko powinnam napisać o jej duchu. Osoba pod wpływem Izabel ma osobowość, która została ukształtowana przez kontrolowanie demonicznych myśli. Dlatego osoba musi chcieć bezwzględnie skonfrontować się z prawdą i chcieć, by Bóg ukrzyżował jego ciało. Ciało i jego członki muszą być poddane Duchowi Świętemu codziennie, by osoba mogła być na stałe uwolniona. Jezus ostrzegł Kościół w Tatrze o diabelskim duchu zwanym Izabel. Celem Izabel jest uciszyć głos proroka, ponieważ jeśli mu się to uda, zniszczy świadectwo Jezusa, który jest duchem proroctwa. Czytaj Apokalipsa 19:10. Odciąga on od prawdy i od słów Jezusa danych nam dla pożytku Jego Kościoła, by skłonić do podążania za tym, co nie pochodzi od Boga. To ekspert w małpowaniu Boga może zwieść wielu wiernych od uwierzenia prawdziwemu proroctwu, które jest dane z Bożej łaski. Izabel fałszuje proroctwo, małpując dary, wezwanie i autorytet.
Lider proroctwa staje się celem ducha Izabela, także Kościół, w którym prorok jest powszechnie szanowany. Prorocki Kościół i ich liderzy muszą sobie zdawać sprawę, że jeśli ma powrócić duch Eliasza, to powróci jego przeciwnik, duch Izabel. W tych dniach Duch Święty doprowadził do tego, byśmy byli bardziej świadomi niż kiedykolwiek przedtem istnienia tego złego ducha, objawiając nam jego imię. Wniknął on kiedyś w niektóre z naszych grup modlitewnych, powodując dużo zniszczeń, frustracji, kłótni i w końcu rozłamu i destrukcji. Podobnie jak w stowarzyszeniach prawdziwego życia w Bogu. Nie poniósł klęski również w przeniknięciu w dobrą pracę zespołu koordynatorów i przeszkodzeniu im, ale dzięki łasce naszego Pana zawsze odnosiliśmy sukces w zdemaskowaniu go i usunięciu z wnętrza naszych kręgów, zanim zniszczenie zostało dokonane. Tak jak anioł rozdziela dobre ziarno od konkoli, tak właśnie nasz Pan oczyścił swoją rolę. Twarzą twarz z duchem Izabel. Przez te ostatnie 14 lat wiele razy musiałam się konfrontować twarzą w twarz z duchem Izabel, nie znając jego imienia. Spotykałam osoby wnoszące tego złego ducha w spotkania, podczas zebrań, w grupy modlitewne i w inne miejsca. Jak wiele razy słyszałam od nich klasyczne stwierdzenie: jestem taka jak ty, mam dokładnie takie same doświadczenia jak ty, rozumiem cię, Bóg mówi mi te same rzeczy, które mówi tobie, albo Jezus daje mi orędzia bardzo podobne do twoich. Powinniśmy połączyć siły i pracować razem. Albo, bardziej bezpośrednie, Jezus i Maryja powiedzieli mi, że powinniśmy pracować razem. Niektóre były bardzo proste, ale i jednocześnie śmiertelne i mówiły: nasza błogosławiona matka chce, byś zrobiła to lub tamto, wskazując mi, co powinnam robić. Te komentarze mogły mieć formę ustną albo pisemną w formie wiadomości przekazywanej mi do rąk albo przez moich przyjaciół, napisanych przez ich, cytuję, anioła do mnie albo od Jezusa i Maryi, wśród których wiele było pochwalających mnie, by mnie tym zwabić lub chłostających mnie za to, że ja odrzucam. Prawdziwy dar od Ducha Świętego nigdy sam się nie oznakowuje, ale pozwala Bogu prowadzić do odkrycia go, ponieważ jest to Jego dzieło, a On sam chce się nim zajmować. On zajmie się tym, by w swoim czasie zostało ono poznane. Jeśli ktoś ma autentyczne wezwanie od Boga, ludzie to rozpoznają. Tak wielu jest tych, którzy nie mają daru proroctwa, chodzą z jakimś symbolem, obnażając się przez nadawanie sobie jakiegoś oznakowania. Pewnego dnia podczas tranzytu w Nicei, gdy czekałam na samolot, podeszła do mnie młoda kobieta, która najwyraźniej mnie rozpoznała. Mówiła, że czytała orędzia prawdziwego życia w Bogu i że była zachwycona ich treścią. Tuż przed odejściem wyciągnęła wizytówkę, która zawierała jej imię, a tuż pod jej imieniem nazwę profesji. Pisało: wysłannik Boga. Jak nachalny ktoś może być? Niedawno musieliśmy stawić czoła temu złemu duchowi wiele razy w różnych miejscach. Dzięki pomocy księdza Aberton i księdza Sullivan poradzono sobie z tym złym duchem z wielkim sukcesem, ale nie bez walki. Niestety do tego dnia ci, którzy go w sobie nosili i byli proszeni o udanie się na modlitwę uwolnienia i uzdrowienia, nie poszli. Jest bardzo ciężko ugiąć w nich pychę albo podporządkować ich ego. Ci, którzy powiedzieli, że poszli na modlitwę uwolnienia, poszli tam bez przekonania, że noszą w sobie tego ducha. Zaprzeczenie, że go noszą, nie pomaga, bo sami się wtedy blokują na Ducha Świętego,
który jest gotowy ich uzdrowić. Przez nazywanie siebie prorokinią Izabel uczyła i prowadziła Bożych niewolników na manowce. Poprzez wieki była ona wokół, szukając sposobności, by zaatakować prorocką posługę daną człowiekowi lub kościołowi. A tam, gdzie obecny jest dar proroctwa, można być pewnym, że wcześniej czy później duch Izabel zamanifestuje swoją obecność. Czasami wątpiłam, że jakaś osoba mająca w sobie ducha Izabel ma jakiekolwiek pojęcie o tym, że on czy ona go w sobie nosi, ponieważ ta osoba jest bardzo zdeterminowana, by osiągnąć swój cel za wszelką cenę. Prawdopodobnie najbardziej zwodzące dla wielu jest to, że Izabel była religijna i praktykowała religijne czyny. Była córką Etpale, co znaczy z Balem. Przekonwertowała swojego męża Ahaba, żeby szedł za Balem. Ahab ożenił się z nią wbrew Bożemu zakazowi. Imię Izabel swoiście znaczy bez domostwa zamieszkania. Prawdziwe wyjaśnienie Izabel może jasno być określone jako uwielbianie własnej woli. Kilka cech charakterystycznych dla Izabel. Nad ludźmi wyraźnie toczy się bitwa z duchem Izabel. W kościele ten duch pragnie panować i kontrolować ludzi Boga. Jeśli nie jesteśmy ludźmi stanowczymi, wpadniemy w sidła ducha Izabel. Jest stronnikiem silnie wpływającym na organizacje tak religijne, tak i polityczne. Jako że jest religijnym duchem, sprawuje swoją fałszywą władzę przeciwko prawdziwemu prorockiemu powiewowi Boga. Ona nienawidzi proroków i działalności prorockiej. Szczególnie nienawidzi skruchy, pokory i nieustającej modlitwy, ponieważ niszczą one jej fortece uporu i pychy. Osoby pod wpływem Izabel lubią kreować poczucie władzy, której nie mają. Jest ono oparte na zastraszaniu, w celu zaciemnienia myśli tych, których pragnie gnębić. Jak często duch ten pragnie wywierać wpływ, na przykład w kościele? Jeśli podejmiesz się tego, wstrzymamy naszą dziesięcinę, albo poddaj się mnie, albo nie będziesz miał duchowego schronienia. W duchowych organizacjach na przykład, jeśli nie przyjmiesz mojego sposobu widzenia, po prostu odejdę i będziesz działała bez mnie, a całą pracę, którą przygotowałem, zatrzymą ją. Tak, jeśli ktoś nie będzie się stosował, poniesie tego konsekwencje. Zastraszenie zawsze służy temu, by poruszyć osoby przez stosowanie gruźb. Nałożycie strachu stawia ofiarę pod kontrolę własnemu strachowi przed utraceniem czegoś dla tej osoby cennego. Jest to szantaż, coś dalekiego od Bożej miłości, ponieważ są to nieodpowiednie sposoby działania, takie jak bezprawne używanie siły czy autorytetu, stosowanie władzy, która do nas nie należy. To oczywiście nie sugeruje, że ktoś ma sobie samemu nie radzić, ale jedynie to, że powinien to czynić poprawnymi metodami. Manipulowanie, zastraszanie czy dominowanie nad innym człowiekiem są rażącym użyciem kontroli i bezprawnego autorytetu. Podczas moich pierwszych przemówień, gdy dawałam świadectwo w Szwajcarii, zbliżyła się do mnie pewna kobieta, dość uprzejma, która była chętna pomóc mi w tłumaczeniach na język francuski. Ponieważ jak dotąd nikogo nie miałam do pomocy, zaakceptowałam jej propozycję. Jej mąż pracował w szkole i uczył francuskiej literatury. Wydawała się być właściwą osobą do tych tłumaczeń, ponieważ jej mąż także mógł wnieść jakieś światło w jej tłumaczenia. Ale po otrzymaniu od niej tekstów odkryłam, że użyta terminologia była daleka od terminologii biblijnej. Proste słowa Jezusa zostały przekształcone w francuską literaturę, tracąc język zażyłości. Jak wiemy, w rzeczy samej orędzia prawdziwego życia w Bogu mają bardzo bliskie połączenie terminologiczne z Pismem Świętym. Jest przecież wiele cytatów z Pisma Świętego.
Dałam sobie wolność, by zastąpić pewne biblijne słowa w tłumaczeniach tymi, które znajdowały się w francuskiej Biblii. Gdy zauważyłam, że ośmieliłam się zaingerować w to, co ona nazwała jej pracą, pogroziła mi i oskarżyła o ingerowanie w to, co ona nazywa perfekcyjnym francuskim, traktując mnie jak osobę nieświadomą tego, czym jest wyrafinowany język francuski, przypominając mi, że jej mąż jest nauczycielem literatury francuskiej i tak dalej. Wysłała mi bardzo surowy list, w którym napisała, że albo zrobią to oni według własnego sposobu, bez interweniowania w to z mojej strony, albo odchodzą. Po skonsultowaniu się z moim spowiednikiem poradziłam im, żeby sobie poszli. Zadzwoniłam do niej i powiedziałam, że nie akceptuję tego, co powiedziała. Sfrustrowana poprosiła mnie, żebym oddała jej przetłumaczony manuskrypt. Natychmiast zwróciłam się do pana i poprosiłam go, żeby wysłał mi tłumacza. Tego samego wieczoru zadzwonił do mnie Lucien Lombard i zapytał, czy mógłby wykonać dla mnie jakąś pracę, być może tłumaczenia? Tak właśnie działa pan. Jeśli jedno narzędzie zawodzi, zastępuje tę osobą kimś innym. Nie ma problemu. Ta pani, gdy została jej zatrzymana możliwość pracy przy tłumaczeniach, napisała własną książkę o Bożych orędziach. Udała się do Belgii i wydała ją. Duch Izabel jest także mściwy. Zaczęła zbliżać się do moich przyjaciół, aby powiedzieć im, jakim złem jestem oraz o tym, że także ma wizję. W jednej z tych jej wizji powiedziała, że widziała ojca Pio, który wykazał jej, że w rzeczywistości jestem wielkim złem i fałszywym prorokiem. Jakby tego było mało, w wyrównaniu ze mną rachunków, otworzyła stronę internetową przeciwko orędziom prawdziwego życia w Bogu. Jej misją jest zniszczyć prorocki powiew Boga. O ile wiem, jej strona jest wciąż aktywna. Różne cechy ducha Izabel grającego mistrza, grającego męczennika. Użalanie się nad samym sobą jest niewątpliwie świadomą rezygnacją i poddaniem się mentalności ofiary. Cytuję. Kiedy widzisz siebie jako ofiarę, dosłownie wchodzisz w grzech z Izabel, ponieważ nie stawiasz mu oporu, mówi pewna książka o duchu Izabel. Mówią oni o braterskiej miłości, ale czynią dokładnie coś odwrotnego, świadomie lub nieświadomie. Ta tak zwana miłość nie jest braterską miłością, ani nawet wyrafinowaną ludzką miłością. Jest to raczej całkowicie samolubna miłość swoimi własnymi interesami, oszukująca uznania albo kontroli. Używają oni nawet religijnego słownictwa, poszczenia czy religijnych spotkań, by dać możliwość wyrazić się ich woli. Mogą oni cytować ci fragmenty z Pisma Świętego i prawić ci kazanie i dać ci cały wykład o wartościach moralnych, aby pokazać ci, jak jesteś niegodziwy, jak twoje myśli są dalekie od Boga, kontrastując to z tym, jak oni są dobrzy, lecz represjonowani. Innymi słowy, będą grać mistrza, który jest wysoko uduchowiony i przekraczający cię, inaczej niż to robią pokorni słudzy Boga, którzy idą za tym, co Pismo Święte mówi. Cytuję, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Filipian 2, 3, 4. Izabel, jak zauważyłam, ma wiele cech. Będzie przybierać którąś z tych cech tak długo, aż osiągnie swój cel. Jednym ze sposobów manipulowania jest granie męczennika zamiast zagranie mistrza. Izabel będzie manipulować każdego, oskarżając go jako o zło mierzone przeciwko niej. Będą krążyć wokół ciebie, by sprawić, byś uwierzył, że nie rozumiesz ich
i że polujesz na niewinną krew, taką jak baranka ofiarnego albo męczeńską, taką jak świętych męczenników. Mieliśmy jednego takiego, który porównywał się do Jezusa najwyższej ofiary, który był zmuszony do opuszczenia Izabel z powodu Heroda. Ta osoba, o której pisze, nosiła w sobie ducha Achaba i była manipulowana przez ducha Izabel. Aczkolwiek czasami nosiła w sobie ducha Izabel i przez charakterystykę tej osoby zaczęłam wierzyć, że jeśli osoba może mieć dwie osobowości, to i może tak być z duchami, które lokują się wewnątrz ludzi. Wierzę, że ta szczególna osoba nosiła w sobie dwa duchy i w tym szczególnym opisie będę mówić o noszeniu obydwóch. Ten lider naszej grupy modlitewnej pozwolił innej osobie, która miała ducha Izabel, przyjąć nie tylko jego duchowe działania dla swoich własnych samolubnych celów, ale i naszą grupę modlitewną. Myślał, że głosząc o duchu Izabel jako prorok i uzdrowiciel, zyska tym popularność w oddalającej się i umierającej grupie modlitewnej. Kiedy odkryłam i skonfrontowałam te dwa duchy, lider, który nosił w sobie ducha Achab, spróbował obciążyć winą innych niewinnych ludzi, zarzucając im wszystkie te rzeczy. Dlatego myślę, że każdy może nieść w sobie dwa duchy. Od Achaba stał się Izabel, ponieważ nie odnajdywał on żadnego problemu w kłamaniu tak długo, aż osiągnie swój cel. Izabel nie ma żadnego problemu w kłamaniu. Jest znana z notorycznego kłamania. Ten lider grupy został zmuszony nie tylko do opuszczenia grupy modlitewnej, ale i kraju, w którym mieszkał, by uniknąć rozprawy sądowej, która została na niego założona i wciąż oczekuje. Chociaż zaproponowano mu, aby poszedł na rekolekcję uwolnienia i uzdrowienia, odmówił, mówiąc, że jest niesłusznie atakowany. Przyjmując ducha męczennika, niestety mogli zwerbować wielu dla swoich celów. To ich satysfakcjonuje. Nie obchodzi ich, że wprowadzają rozłam i stają się obrzydliwością w oczach Boga. Czymś dość popularnym dla kogoś z duchem Izabel jest pojawiać się w czyimś domu bez zapowiedzenia, mówiąc, że Pan mu powiedział, żeby się modlił w szczególnej sprawie. Czują się zmuszeni do modlenia się nad innymi, ale to pragnienie nie pochodzi od Boga.